Hejka, hejka, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Marta, jesteście na kanale Enjoyment Family i dzisiaj zapraszam Was na film odnośnie walizki do szpitala już po, że tak powiem, przybyciu do domu i po przetestowaniu, co tam faktycznie się sprawdziło, czego ewentualnie brakowało. Wiem, że bardzo często prosicie o ten film, ja chciałam go nagrać na świeżo, zaraz po szpitalu, z racji, że dzisiaj mam chwilę czasu, także przychodzę do Was. Mam już tutaj laptopa, będziemy posiłkować się tym filmem, który był nagrany wcześniej, więc jego sobie będziemy oglądać drugi raz i skomentuję Wam co i jak, bo dostałam też bardzo wiele rad. Wydaje mi się, że niektóre z tych rad to jest takie nie na własnym doświadczeniu, tylko tak mi się wydaje i wiecie, posłuchałam niektórych rad, tak mi się wydaje, tego typu, no i niespecjalnie na tym wyszłam. Dzisiaj rady moje, nie na zasadzie tak mi się wydaje, tylko tak to przeszłam i tak to wyglądało. Zapraszam na film. Na samym początku bardzo serdecznie Was zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji, ponieważ w dalszym ciągu 90% osób, które nas tutaj ogląda, nie subskrybuje kanału. Będzie nam po prostu miło, jeżeli zasubskrybujecie, skoro jesteście tutaj tak często, widzimy to wszystko po statystykach. Także zostawcie tutaj subka i będziecie zawsze na bieżąco, będziecie dostawać powiadomienia, jeżeli pojawi się tam również zaznaczony dzwoneczek. Także bardzo serdecznie zachęcam. No i co? Odpalamy film, bo mam go tutaj już, więc zaczynamy. Pierwsza rzecz, na jaką zwracam Wam uwagę, to są moje przygotowania razem z Wami, też trochę zaplanowane, ponieważ i na Instagramie, i tutaj na YouTubie pytałam Was o Wasze doświadczenia, jak to wyglądało w Waszych przypadkach i bardzo mi pomogłyście, także za to mega, mega dziękuję. I tutaj, jeżeli chodzi o te rady, o które pytałam, to tak, bardzo wiele rad było przydatnych. Też mnie naprowadziło, zwróciło na coś uwagę. Z tymi radami wygląda to tak, że wszystko zależy też od szpitala. Więc w niektórym szpitalu to się sprawdza, w innym to się sprawdza, a niektóre rady niestety, jak się potem okazało, były od osób, które totalnie nigdy nie rodziły, nie pakowały takiej walizki do szpitala, tylko obejrzały film i się po prostu tak im wydawało. Więc jeżeli nie macie jakiegoś doświadczenia, a temat jest taki ważny, taki wydaje mi się nie do końca jest dobrym pomysłem, aby je, wiecie, przekazywać dalej. Druga rzecz to warto sprawdzić sobie listę, którą daje Wasz szpital, w którym zdecydowałyście się rodzić. Tam warto sprawdzić sobie, zobaczyć jak to wygląda i to też Wam ułatwi pakowanie całej walizki. To podtrzymuję, jeżeli chodzi o szpital i pakowanie walizki, jak najbardziej w dalszym ciągu to wszystko jest aktualne. Warto sobie sprawdzić, zerknąć, bo to też Was dużo naprowadzi. Generalnie całość tego pakunku, który ze sobą będziemy zabierać, dzieli się na dwie części, czyli część dla mamy i część dla maleństwa, które się pojawi. I tak, to jest prawda. W szpitalu też pani położna powiedziała, żebym podzieliła sobie dwie kubki na moje rzeczy po porodzie, zanim pojechałam na cesarskie cięcie i przygotować rzeczy dla maleństwa, żeby łatwiej ją było poinstruować. Także tak, lepiej podzielić sobie już od razu te rzeczy, zamiast szukać w szpitalu, gdzie co mamy. I część z Was pisała mi, żeby zapakować dwie walizki. Co do dwóch walizek, totalnie nie były potrzebne. Ja nie wiem, co ja bym tam miała spakować. I tak spakowałam zbyt wiele rzeczy, niż faktycznie miało być. Z dwoma walizkami to wyglądałoby, jakbym jechała na jakiś mega urlop. Wiadomo, że część z Was tak właśnie wybrała. I jak najbardziej, jeżeli tak Wam jest wygodnie, to super. Ja, jak później zobaczycie, zapakowałam sobie tylko dodatkową torbę i to mi w 100% wystarczyło. Moja walizka była dość duża. Gdy zapisywałam się i cała procedura ruszyła już w szpitalu, bardzo wiele osób miało multum walizek, nawet po cztery walizki niosły, więc mój taki wewnętrzny trochę stres, trochę takie wstydzi mi się, to nie do końca miało jakąkolwiek wartość, no bo nikt na to nie zwraca uwagi. To dla Was ma być wygodnie. To Wy macie się czuć komfortowo, to Wy macie wiedzieć, gdzie co jest. Wiadomo, jeżeli bierzecie na przykład poduszkę do karmienia, rożek i jeszcze jakiś becik dodatkowy, no to nie ma szans, że spakujecie się do jednej walizki. To już zajmie z dwie walizki. Zmniejszyć ilość tych rzeczy zabieranych. Jeżeli już, to dołożyć drugą taką mniejszą torbę, którą możemy zawiesić na walizkę. Ona fajnie by była, żeby była zapinana po prostu, żeby nic się z nim nie wysypało. Pierwsza część, która miałaby być dla mnie, a druga jest oddzielona zamkiem, więc tutaj po drugiej stronie mogę mieć wszystko dla malucha. I tak sobie to wstępnie zaplanowałam. Czy to będzie dobre rozwiązanie? No to się okaże. Jeżeli nie zmieszczę się aktualnie dzisiaj, to wtedy będę myśleć nad tą dodatkową torbą, którą po prostu zawieszę tutaj na rączkę walizki, gdy ją po prostu już zapakuję, w ten sposób dołożymy całość na górę. Ja tej torby nie wymieniłam, bo mówiłam, że może dokupię jakąś taką torbę, która mi się będzie tej walizki trzymała. Wzięłam tą, którą tutaj macie i to jest normalnie torba plażowa, bo taką miałam w domu, a nie chciałam się bawić w dodatkowe koszty,
których użyję raz. I w 100% wystarczyła. Nie ma co pakować tego zbyt wiele. Może wam mąż, partner, mama czy tata dowieść rzeczy, których wam tam na przykład braknie, bo będziecie musiały zostać w szpitalu, załóżmy, dłużej, czego nigdy nikomu nie życzę, bo na przykład wyjdzie wysoka bilirubina u noworodka i trzeba będzie go naświetlać. Więc różnie być może. Natomiast wtedy po prostu idziecie na recepcję i ktoś wam to po prostu przyniesie, więc nie ma z tym żadnego problemu. Pakujemy się na te 2-3 dni, tak jak mamy być w szpitalu, i ani dnia dłużej, żeby nie wywoływać wilka z lasu. Ja już mam tutaj przygotowane dwie kubki. Pierwsza to kubka dla Mikołaja, a druga jest przygotowana dla mnie, stricte do szpitala. Oprócz tych dwóch kubek, które tutaj mamy, musicie sobie jeszcze przygotować ubranie, które weźmiecie ze sobą do szpitala w nagłym wypadku, żeby tego nie szukać po szafkach, nie zastanawiać się, tylko mieć skompletowane, załóżmy, leginsy, bluzkę jakąś, na to jakąś kurtkę, sweter, bo nie wiadomo, czy złapie nas w noc czy w dzień. I z tym ubraniem przy nagłym wypadku, gdy poród was, wiecie, weźmie, jest to super sprawa. Warto, żeby było to po prostu najlepiej jakaś sukienka luźna, bo jest to najwygodniejsze. Nie jakieś leginsy, wiecie, dżinsy. Sukienka, którą nałożycie szybko i pojedziecie. No wiadomo, teraz ma być zima, coraz chłodniej, więc musi to być coś cieplejszego, wiadomo, żebyście się też nie przeziębiły, bo to byłaby, no, na samym początku naprawdę trudna sprawa dla was wszystkich. I na wyjście do szpitala też warto mieć przygotowane wszystkie ubrania, żeby to tam tylko je zabrać. Nie bierzemy ich ze sobą do szpitala. Mi je po prostu Krzychu przywiózł i tak samo przywiózł mi rzeczy dla Mikołaja w osobnej walizce, którą spakowałam jako walizkę do wyjścia. Zacznijmy od części dla mamy. Pierwsza rzecz, którą mamy, to doręczniki. Ja tutaj mam dwa ręczniki, jeden taki duży kąpielowy, drugi po prostu mniejszy. Tak, dwa ręczniki to jest super sprawa i naprawdę warto je mieć. Nie mniej, nie więcej, dwa w 100% wystarczy. Kolejna rzecz, która jest bardzo ważna, to koszule do karmienia i do porodu. Generalnie zaleca się mieć trzy koszule, ze względu na to, że jedna z nich jest do porodu. Ona powinna być taka krótsza, raczej ciemna, ponieważ może być tak, że pójdzie ona po prostu do wyrzucenia, po porodzie nie będzie się do niczego nadawała. Jeżeli chodzi o tą koszulę do porodu, w moim przypadku się totalnie nie przydała, ponieważ ja dostałam całe ubranie szpitalne po prostu do operacji, jakby Krzyś też dostał swoje ubranie. Generalnie najlepiej mieć te trzy koszule, ze względu na to, że przebieracie ją codziennie na nową, świeżą, wiecie, nie jest przepocona, rozpoczęła się laktacja też, to wiadomo, że ta koszula się będzie po prostu nam brudziła. Te trzy koszule na te trzy dni to jest super opcja. W moim przypadku się sprawdziło, ja sobie po prostu ją wymieniłam, tak to dałam do brudów, wzięłam następną świeżą, czysto mi od razu się czułam po prostu lepiej. Ważne, aby te koszule były do karmienia. I to jest bardzo ważne. Koszule mają być do karmienia. Mają mieć jakieś rozcięcia, nacięcia, zameczki, no i jak wolicie. W moim przypadku wygodniej mi było, mimo wszystko, lepszej jakości była koszula z zameczkami, którą, no tutaj wam podlinkuję drugi raz te wszystkie rzeczy. Więc te trzy koszule zawsze, z tego co patrzyłam po różnych szpitalach, zawsze są wymagane właśnie te trzy sztuki. No i lepiej, żeby one były takie po prostu luźniejsze. To po pierwsze. Nie kupujcie jakiegoś specjalnie małego rozmiaru, co by to ładnie wyglądało. Ja też się na początku tak chciałam, żeby chociaż trochę lepiej się poczuć, po czym stwierdziłam, że im wyżej jestem w ciąży, tym lepsza jest wygoda, a mniej liczy się wygląd. Tak. I to sobie zapamiętajcie. Nie ma być jakoś ultra pięknie, jeżeli chodzi o ubranie, ma być wygodnie. Następna rzecz to staniki do karmienia i tutaj warto przygotować się na dwie sztuki. I tutaj pisałyście mi o stanikach do karmienia. W przypadku, wiecie, gdy ta laktacja w poporodzie naturalnym już jest bardzo mocno jakby rozwinięta, zaawansowana, te piersi produkują dużo pokarmu, może one by się przydały, żeby na przykład włożyć wkładki do stanika, co by nie przemakała nam ta koszula, o której mówiłam wcześniej. Natomiast w moim przypadku przy cesarskim cięciu ta laktacja trochę aż wolniej się uruchamia i to wszystko wolniej nabiera tempa, więc mi totalnie nie były przydatne. Ja ubrałam pierwszy raz stanik na wyjście ze szpitala. Nie ubierałam go zupełnie po szpitalu, nie miałam takiej potrzeby. Łatwiej mi było karmić Mikołaja bezpośrednio z koszuli. On sobie, wiecie, radził. Ta laktacja była wystarczająca dla niego na początek, na te pierwsze 3 dni i nie było jej tak bardzo dużo, więc u mnie nie były potrzebne. Natomiast lepiej je mieć, chociaż te trzy staniki, one dużo nie zajmą miejsca, a ten aspekt akurat nigdy nie wiemy, jak poleci, więc trzy sztuki tych staników weźcie sobie, bo gdyby ta laktacja była duża, no to musicie je zmieniać, no bo to jest takie niefajne dla was, niekomfortowe, gdy te staniki się zabrudzają. Natomiast jak się nie przydadzą, no to po prostu zabierzecie je ze sobą z powrotem do domu.
zwykłe, po prostu czarne. Wyglądają one tak i warto przewidzieć sobie staniki stricte do karmienia. Ustawiłam na takie totalnie miękkie, bez żadnych fiszbin, bez żadnych udziwnień, bez żadnych koronek. Całkowicie gładkie, żeby nic nigdzie nie uwierało, żeby nic nigdzie nie drapało i nie denerwowało. I mam tutaj dwa rozmiary, i M, i L. Zobaczę po prostu, który będzie wygodniejszy na dany moment. I te staniki, które ja tutaj pokazuję, są super, jeżeli chodzi o wygodę, komfort, szybkość ich odpinania i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o jakość, takie staniki się bardzo często pierze. I one się tak okropnie mechacą i tak dziwnie dziwne są w dotyku. Mamy miesiąc po porodzie i już by wypadało mi wszystkie trzy wymienić, bo są takie nieprzyjemne w dotyku i zmechacone bardzo mocno. I to, że ja postawiłam na te staniki bez fiszbin, bez udziwnień, bez niczego, w moim przypadku super, ja też nie mam jakiegoś ultra dużego biustu, nawet po porodzie ten biust nie jest aż taki duży, żeby te fiszbiny były wymagane i potrzebne, bo załóżmy ten biust wisi mi do pasa i jest taki bardzo ciężki i tak dalej. W moim przypadku one w 100% wystarczyły i są bardzo wygodne. Jakościowo, no przy praniu słabo. Wygodniejszy dla mnie był ten większy rozmiar, po prostu nic mnie nigdzie nie gryzło i do tej pory wolę wybierać, pomimo tego, że już się zmniejszyłam, to wolę wybierać ten większy stanik. Muszę się rozhuśtać. Mam. Złapałam. O Jezus, pamiętam to wszystko. To było też wesołe to rozhuśtywanie się. Paradoksalnie powiem Wam, że po porodzie jest mi o wiele lepiej i lżej niż już na tej końcówce ciąży, bo dała mi w dupę naprawdę. Oh, szlafrok. Z racji, że mój termin wypada jeszcze w miesiącach takich dość ciepłych, to postawiam na taki bardziej delikatny szlafrok. Jeżeli jest to zima, no to możemy wziąć ze sobą jakiś grubszy. Szlafrok zupełnie mi się nie przydał. Tam było tak ciepło, że ja nie wiem, kiedy ja miałabym go założyć, bo chyba bym się zapociła. W ogóle nawet nie chciałam patrzeć na ten szlafrok, także u mnie totalnie nie był potrzebny. Może w przypadku porodu naturalnego, gdy ten organizm mocno się wychłada z tego, co mi pisałyście, może wtedy ten szlafrok naprawdę jest zbawienny, tak samo jak skarpety, które pokazuję troszkę później, natomiast u mnie był zupełnie nieprzydatny przy cesarskim cięciu, było tam bardzo ciepło przez cały czas, ja nawet się nie przykrywałam w nocy kołdrą. Klapki i tutaj warto zwrócić uwagę, aby te klapki nie miały żadnych jakichś takich elementów materiałowych. Tylko najlepiej wziąć sobie takie klapki pod prysznic po prostu, żeby nam mogły służyć i do chodzenia po szpitalu i pod prysznic. Klapki były przydatne, ja w nich przyszłam do szpitala, gdzieś wychodziłam dalej, to tak czasami je zakładałam, w większości przypadków chodziłam po prostu boso, bo byłam sama w sali i było po prostu na tyle czysto, że nie potrzebowałam ten klapek i ja te klapki od razu będę przewoziła w takim woreczku. Woreczek. Warto wziąć sobie dodatkowy woreczek, strunowy, większy, jakąś reklamówkę, cokolwiek, aby zabrudzone rzeczy wkładać sobie do jednego miejsca. Wzięłam taki woreczek, ale za mały, bo wzięłam dwa takie małe strunowe woreczki z IKEA, powinna mieć o wiele większe, byłoby mi łatwiej to wszystko zapakować, natomiast warto, żeby one były strunowe i hermetycznie zamykane. Kolejną ważną rzeczą, której wymaga również szpital i dla Waszej wygody, teraz bardzo ważna rzecz. Są to takie majtki poporodowe, ja mam tutaj siateczkowe i można też zwykłe takie bawełniane, wielkie babciny majty wziąć, kupić, ale wydaje mi się, że takie poporodowe są wygodniejsze, to po pierwsze. Po drugie, tutaj istnieją dwa różne rodzaje. Pierwsze to są takie z siateczki, które ja wybrałam, a drugie są po prostu gładkie. I teraz kwestia jest taka, i tutaj właśnie były rady pod tytułem wydaje mi się. Ja sobie przygotowałam te majty, żeby Wam pokazać. Są czyste, bo po prostu ich nie wykorzystałam. Nie wykorzystałam rozmiaru M, bo one nie były aż tak długo przydatne. Ja używałam tylko i wyłącznie tych siateczkowych. Gdy pokazałam te majtki też położnej, ona mi od razu powiedziała, niech Pani bierze te absolutnie nie takie. Muszę Wam pokazać, co to jest i jak to wygląda. Tu mamy takie drugi rodzaj tych majtków, no nie? A tutaj mamy siateczkę. I bardzo wiele osób mi powiedziało, że absolutnie takiej siateczki mam nie brać, bo mi się będą szwy w to wkręcać i w ogóle nie będę mogła tego zdjąć i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, ja nigdy nie miałam robionej operacji, nie wiedziałam, więc słuchałam też takich osób. Ktoś tam napisał mądry komentarz w odpowiedzi, że przecież całe szycie po cesarskim cięciu jest po prostu zakładane opatrunkiem, więc nie ma szans, że jakiekolwiek szwy wkręcą się w tą siateczkę tutaj, wiecie, że ta siateczka będzie dla nas
nas trudna i problematyczna. I tak, właśnie, wszystko jest zamknięte. Ten opatrunek jest zmieniany przez położną w trakcie, gdy jesteście w szpitalu. Gdy wracacie do domu, to już nie chodzimy w takich majtkach, chyba że Wam jest wygodnie. Tylko przebrałam się w normalnie takie bawełniane jakieś shorty z wysokim stanem czy coś takiego. I tak mi było po prostu wygodnie. Natomiast absolutnie nie. Nie zgadzam się z tym, że cokolwiek ma się wkręcić, coś będzie Was boleć, będziemy musieli przecinać, bo tam mi osoba jedna pisała, że ja to po prostu będę musiała wycinać sobie albo do lekarza, że porozrywam sobie te szwy, no po prostu tragedia. No i trochę się wystraszyłam po prostu. Dlatego mówię, że takie wydaje mi się, teraz już wiem, że to było wydaje mi się. Dlaczego jest na to taka zła troszkę? Bo wzięłam sobie tylko dwie pary tych majtek, wypadałoby mieć ich po prostu więcej. Natomiast wzięłam sobie te drugie, które mi polecały właśnie te osoby, ta osoba, której się tak bardzo przejęłam. I to są takie, nie wiem, majty, nie wiem, takie filcowe, niby wyglądają na, wiecie, ultra rozciągliwe. Natomiast są tak niewygodne, one są bardzo niskie i te majtki paradoksalnie wchodziły mi centralnie w linię cięcia cesarskiego i one mnie uwierały, one były dla mnie ultra niewygodne. Absolutnie nie. I nawet jak położna mnie zobaczyła, to powiedziała: Pani Marto, te proszę sobie zostawić i absolutnie ich nie brać. Tylko i wyłącznie te siateczkowe. Te mogłam wysoko wyciągnąć. Nic mnie nie bolało. Nawet tych majtów nie czułam. Polecam tylko i wyłącznie te siateczki. Absolutnie takiego czegoś nie brać. Nie. Nie. Ma pisać, że majtki są po prostu wielorazowe poporodowe i macie mieć tutaj na opakowaniu właśnie tą siateczkę. W przypadku cesarskiego cięcia lepsze takie majty, w przypadku porodu naturalnego też będą lepsze takie majty, ponieważ będzie Wam po prostu wygodniej. Że zarówno i w przypadku cesarskiego cięcia, i w przypadku porodu naturalnego będziemy takie majty potrzebować razem z wkładami poporodowymi. Wkłady poporodowe tak były potrzebne, zarówno mi przy cesarskim cięciu, bardzo były mi potrzebne. I ja wybrałam te najtańsze z Belli, które też tam parę osób mówiło, że o, bez sensu, no bo one nie mają kleju. Prawda jest taka, że do tych majtek, nawet gdyby miały klej, to chyba bym się prędzej do dupy przykleiły niż do tych majtek. Przepraszam za takie prostolinijne wypowiedzi, natomiast taka jest prawda. W żaden sposób nie przeszkadzało mi to, że te wkłady nie mają żadnego kleju, były wystarczające i bardzo wygodne. Te wkłady też dostałam w szpitalu, ale były tam tylko dwie sztuki. W moim przypadku zeszła cała jedna paczka tych wkładów, drugą paczkę zużyłam po prostu w domu. Później już te wkłady nie były mi potrzebne, wystarczyły po prostu zwykłe podpaski. Przechodzimy do kosmetyki i lecimy szybciutko. Przejdziemy do rzeczy kosmetycznych, które musimy mieć ze sobą. Ja tutaj postawiłam na takie miniaturki kosmetyków. Miniaturki kosmetyków, super sprawa. Duże całości Wam nie są potrzebne. Pamiętajcie, aby mieć żel do higieny intymnej jako osobny produkt. Nie tylko żel pod prysznic, ale żel do higieny intymnej, bo to jest takie ważne, szczególnie po porodzie, żeby tam był produkt przeznaczony po prostu do mycia intymnego. Ale nie kupowałam, wiecie, takich mini żeli pod prysznic, bo to jest bardzo drogie. I stwierdziłam, że zdecydowanie taniej wychodzą takie małe pojemniczki, pudełeczka, które ja mam, bo zawsze bierzemy je po prostu, gdy jedziemy w jakąś taką podróż dwudniową albo weekendową, i do takich pudełeczek przelać wszystkie potrzebne produkty. I tutaj mam na przykład żel pod prysznic, mamy balsam, bo też może być nam potrzebny. Warto wziąć sobie tutaj jakiś taki balsam, który będzie i do twarzy, i do rąk, i do ciała. Nie brać 6 różnych buteleczek. Może się przydać, nie musi się przydać, więc takie coś też mam. Mamy tutaj szampon do włosów, odżywkę. Szampon do włosów i odżywka mi się nie przydała, ponieważ nie było nic niespodziewanego. Miałam świeżo umyte włosy dzień wcześniej i potem na wychodnym ja miałam po prostu suchy szampon i nim się spsikałam i on mi w 100% wystarczył. Nie potrzebowałam, wiecie, jakiegoś dodatkowego produktu. Ale wzięłam, oprócz zwykłego szamponu, wzięłam pod uwagę, że mogę nie do końca mieć siłę te włosy sobie myć. Więc mam tutaj również suchy szampon, żeby po prostu te włosy odświeżyć i czuć się po prostu ze sobą lepiej. Nie było takiej potrzeby, więc suchy szampon mi w 100% wystarczył. Wam też polecam, gdy idziecie na cesarskie cięcie, to po prostu zaopatrzcie tylko w ten suchy szampon. Suszarek, tego typu rzeczy nie brałam, bo stwierdziłam, że i tak nie będę miała na to ani siły, ani ochoty, ani chęci. Jedyne co mam, to tutaj dużą pastę do zębów, bo tego nie miałam jak schować. No i wewnątrz tej torebki mamy oczywiście jeszcze waciki do demakijażu.
I paradoksalnie waciki do demakijażu oraz cała reszta mi się przydała, bo ja byłam podmalowana i potem po prostu na wieczór chciałam się umyć, zmyć, więc taka rutyna jak w domu. Mamy szczotkę do włosów, szczoteczka, chusteczki do higieny intymnej. Chusteczki do higieny intymnej. To jest must have, musicie je mieć, ponieważ gdy idziecie wymieniać tą wkładkę i wszystko i po cesarskim cięciu na samym początku nie ma się chęci wchodzić cały czas pod prysznic, tym bardziej, że nie możemy tego opatrunku non stop moczyć. Więc za każdym razem, gdy ja szłam wymienić ten podkład poporodowy, po prostu te chusteczki ratowały mi życie i mój komfort po prostu, a naprawdę będziecie się podmywać bardzo często, więc warto je mieć. Super sprawa, bardzo ważna rzecz. Gumki do włosów, jakieś spinki, które też mogą Wam się przydać. Wzięłam również perfumy. Gumka do włosów jak najbardziej, nie zapomnijcie, spinki. Jeżeli chodzi o perfumy, przydały mi się po prostu na wyjście. Warto mieć jeszcze jedną taką kosmetyczkę małą, gdybyście miały ochotę. Ona nie musi się generalnie przydać, bo bardzo możliwe, że nie będziecie miały ani chęci, ani czasu, ani głowy do malowania się, do malowania rzęs. Warto ją mieć, taką małą, awaryjną kosmetyczkę. I tutaj bardzo wiele osób mi powiedziało, po co będziesz brała kosmetyczkę do malowania się, po co się w ogóle będziesz malowała, przecież dziecku jest wszystko obojętne i tak dalej, i tak dalej. I powiem Wam teraz, po moim powrocie już ze szpitala, ja codziennie się malowałam. Podkreśliłam sobie brwi, podkreśliłam sobie rzęsy, dałam trochę korektora i od razu czułam się po prostu lepiej. Używałam tej kosmetyczki paradoksalnie cały czas, jak wychodziłam ze szpitala, to też się mogłam podmalować, pomimo tego, że miałam małego cały czas przy sobie, to miałam na to czas i po prostu czułam się lepiej. Jeżeli Wy też jesteście przyzwyczajone do tego, że się malujecie i czujecie się wtedy pewnie siebie, przyjemniej i tak dalej, to warto ją ze sobą mieć. Ja nie mówię o podkładach, tonach, pudru i tak dalej, ale zwykły korektor, tusz do rzęs czy kredka do brwi może naprawdę podnieść nam morale. Dodatkowo ja cały czas podkreślam, są osoby, które mówią, po co się malujesz w ciągu dnia, jak to przy dziecku to jest bez sensu i tak dalej. Tak, ale oprócz dziecka ja mam jeszcze męża i widzę siebie w lustrze, więc po prostu jest mi lepiej. Naprawdę, dziewczyny, ja chcę o siebie dbać i wiecie, nie chcę wpaść w coś takiego, że a nie chce mi się, bo to jest obojętne, bo tego nie trzeba i tak dalej, i tak dalej. Nie, to też wywołuje we mnie takie większe chęci. Mamy tutaj jeszcze oczywiście ładowarkę do telefonu i od razu sobie ją spakujcie do walizki. Niech ona czeka, bo na pewno nie będziecie miały głowy, gdy pojedziecie nagle do szpitala i za 100% o tym zapomnicie. Ja tutaj mam taką ładowarkę z kablem bardzo długim. Kolejny must have w szpitalu to ładowarka z długim kablem, bo te gniazdka są bardzo daleko. Gdybym ja miała klasyczny kabel, który miałam dołączony do telefonu, to większość czasu po prostu ten telefon właściwie dyndałby mi pod gniazdkiem, bo nie miałabym go nawet jak odłożyć na półkę. Więc to, że ja miałam dwumetrowy praktycznie kabel, to było dla mnie wybawienie, ponieważ ja sobie mogłam tą komórkę, wiecie, przekładać, oglądać coś na niej, jakiś film sobie włączyć, czy jak ktoś do mnie dzwonił, to mogłam ją mieć podłączoną, nieważne w jaki sposób leżałam na łóżku i jak byłam odwrócona, więc długi kabel zabierzcie sobie i słuchawki, włączyć jakąś sobie muzykę, żeby było mi przyjemniej, bądź oglądać jakiś serial na Netflixie, więc te słuchawki były dla mnie też super, ponieważ jeżeli na przykład będziecie z kimś w pokoju, to żeby komuś nie przeszkadzać, Malta nie budzić, żeby wszyscy nie słyszeli, co oglądacie i tak dalej, bo nie każdy musi wiedzieć, wiecie, nie trzeba mieć głośnika i jechać, żeby cały szpital wiedział, czego słuchacie, no nie? Więc słuchawki, kolejny must have, przynajmniej dla mnie. I wody mineralne, żeby ze sobą też mieć. Ja mam tutaj takie najzwyklejsze butelki z wodą. Można też wziąć na przykład butelkę z wkładem filtrującym, żeby nie zabierać, załóżmy, takiej butelki ciężkiej, tylko móc w szpitalu tą wodę przefiltrować, nalać z kranu i mieć gotową. Tutaj pokazuję duże butelki z wodą mineralną. Parę osób zwróciło mi uwagę na to, aby nie brać takiej wielkiej butli z wodą, bo będzie mi niewygodnie, tylko małe buteleczki. I tak, to była świetna rada, bardzo przydatna. Zdecydowanie lepiej mieć tą małą buteleczkę z wodą i z dzióbkiem, z dozownikiem. Z mojej perspektywy polecam coś takiego i to jest butelka z wielokrotnego użytku z filtrem i z dzióbkiem. Zobaczcie, ona jest bezpieczna, gdy ten dzióbek jest zamknięty, możemy sobie go podnieść. Ja ją używam cały czas, ona ze mną po prostu wszędzie chodzi, bo teraz, gdy na przykład karmię małego, to jest mi wygodniej mieć taką butelkę, móc sobie ją zamknąć szybko, zamiast chodzić ze szklankami i cały czas wodę mam przy sobie, a trzeba pić bardzo, bardzo dużo. Także taka butelka super, bo mogłam też nalać wody ze szpitala, z kranu i ją sobie filtrować. Nie musiałam mieć tej wody, bo gdyby mi się skończyła, no to to zrobię.
zrobię, no nie? A ja wypiłam po prostu wszystkie te butelki z wodą, plus miałam tą jeszcze w razie czego. I ta nawet, powiem Wam szczerze, wystarczyła. Jeszcze ostatnia rzecz, czyli wkładki laktacyjne do stanika. Też mam tutaj całe opakowanie, nie otwierałam go, nie wyjmowałam, biorę całe, totalnie nie mam pojęcia, ile będzie tego potrzebne. Wkładki laktacyjne u mnie się nie przydały, bo ta laktacja u mnie nie była aż na tak wysokim poziomie, natomiast na pewno nie zapomnijcie ich w swoich walizkach, bo u Was może być całkowicie inaczej. Teraz czas na część dla malucha i tutaj też musicie sprawdzić, zobaczyć co tam szpital daje, bo na przykład jeden szpital udostępnia pieluchy, w innym musicie sobie je zabrać. Pieluchy, ja nie dostałam żadnej pieluchy, może nawet jak przebierali małego, to miałam dać pieluchę im po prostu do przebrania, więc te pieluchy były bardzo, bardzo ważne, dobrze, że je miałam, całe opakowanie i to były jedynki. Nie bierzcie żadnych dwójek, bo to będą za duże na pewno pieluchy. Bierzcie jedynki, pieluchy, o których Wam mówiłam. Ja tutaj mam pieluchy jedynki, tak też poleciła mi położna. W 100% wystarczy jedna walizka. Takie maleństwo aż tak szybko nie wypełni tej pieluchy, więc przybieracie go, tego malucha zdecydowanie rzadziej niż potem jak wracacie do domu, więc jedna paczka, taka nawet mała, jest w 100% wystarczająca na te pierwsze 3 dni. W razie czego biorę taki jeden podkład dla dziecka. To też prawdopodobnie nie będzie potrzebne, natomiast stwierdziłam, że taki podkład, żeby podłożyć pod malucha, gdy, nie wiem, coś się wydarzy i będę go potrzebowała, będzie po prostu ze mną, a nie zajmuje to zbyt dużo miejsca. Te podkłady takie, ja myślałam, że przydadzą się bardziej małemu, przydały się po prostu mi, więc to takie moje niedoinformowanie, no też brak wiedzy. Małemu totalnie nie były potrzebne, bo ja go po prostu przebierałam w tym łóżeczku, które tam dostałam. On jeszcze aż tak dużo nie siusiał i tak dalej, więc nie miałam żadnej niespodzianki, ale gdyby coś się wydarzyło, to na pewno położne przebrałyby po prostu prześcieradełko, które tam było. Chusteczki. Ja tutaj mam chusteczki takie na bazie wody i w szkole rodzenia powiedziano nam, żeby tych chusteczek wziąć sobie trochę więcej. Ze względu na to, że czasami jest tak, że jest natłok dzieciaków, które urodziły się w podobnym czasie i położne po prostu się nie wyrabiają. Chociażby z kąpaniem maleństwa i tak dalej, i tak dalej. Więc takimi chusteczkami zawsze możemy przetrzeć młodego, młodą i sobie po prostu poradzić. Jeżeli chodzi o kąpanie, maluch nie był kąpany przez te 3 dni. Położne też radzą, aby go nie kąpać ze względu na to, żeby wszystkie te rzeczy, które on ma na sobie, wchłonęły się mu po prostu w skórę. Ja też dostałam bardzo czyściutkie dziecko, więc nie musiałam go jakby myć dodatkowo tymi chusteczkami. Natomiast te dwie paczki zabierzcie ze sobą na pewno. Mam tutaj również jedną butelkę plastikową, zwykłą. Jeżeli chodzi o butelkę, zupełnie mi nie była przydatna. Prosiłam o dodatkowe mleko położną i ona przyniosła mi to mleko już w buteleczce, więc tutaj absolutnie mi nie była potrzebna. Pierwsza rzecz to tutaj mam nożyczki, cały taki zestaw, również w woreczku zapakowany, bo te woreczki mogą się po prostu przydać nam potem, żeby się spakować. Nożyczki przy drugim dziecku generalnie mogłyby się przydać, bo już wiedziałabym, jak to wszystko robić i nie stresowałabym się, bo mały urodził się z naprawdę długimi pazurkami i ja go po prostu miałam w łapkach, nie drapkach, bo się stresowałam tymi nożyczkami, natomiast one generalnie mogłyby się przydać i na pewno bym je wykorzystała, gdybym miała więcej odwagi w sobie. Tak jak mówię, przy drugim dziecku może prędzej, natomiast ja robiłam to dopiero w domu i pierwsze obcinanie pazurków robiła moja szwagierka. I mamy tutaj ciążki, całość po prostu wypakowana z zestawu, która jest. Nie wiem, czy będzie potrzebna, natomiast wolę ze sobą ją zabrać. Ten zestaw, który ja mam, totalnie go nie polecam. Ciążki, które są tutaj, one w ogóle nie łapią paznokcia dziecka. Te nożyczki w miarę sobie dają radę, ale są też do zmiany. Dziadostwo totalne. Mam tutaj mniejsze opakowanie soli fizjologicznej do przecierania czy oczek, czy pępka, czy uszu. Zawsze ta sól fizjologiczna powinna być. Sól fizjologiczna mi się zupełnie nie przydała. Mamy tutaj osłonki na sutki. Nie przydały się. Mamy tutaj również takie woreczki na zużyte pieluchy, żeby sobie to zamknąć, więc też takie coś ze sobą zabrałam. Nie przydały się, ponieważ kupa takiego noworodka w ogóle niczym nie pachnie. Dopiero gdzieś zaczyna
czuć być tą kupę po 3 tygodniach. Na początku w ogóle ta kupa jest bezzapachowa. Maść zasypka. Maść Alantan, czy jakaś tłusta maść Bepanthen. Dla mnie teraz aktualnie sprawdza się idealnie Bepanthen na odparzenia pieluszkowe i to nam uratowało dosłownie tyłek. Od razu mówię Wam taką rzecz, bo wyczytałam ją dopiero wtedy, gdy u nas zrobił się problem, jeżeli chodzi o te zasypki. Zasypki lepiej na pupę nie używać. Dlaczego? Lepiej używać na takie zgięcia, pachwiny, paszki, gdzieś tutaj szyja, gdzie się, wiecie, zgina, dziecko się poci, może się odparzać. Natomiast nie na pupę. Na pupę lepiej dawać tłustą po prostu maść. Dlaczego? Dlatego, że ten Alantan, gdy wyczytaliśmy, skąd się bierze nasz problem odparzonej pupy w pewnym momencie, okazało się, że ten Alantan może wpływać na to, że ta kupa się po prostu do tego Alantanu przykleja, przez to przykleja się do pupy i się robi po prostu z tego problem. Więc na pupę po prostu nie używamy już w żaden sposób zasypki, pomimo tego, że tak się robiło, zawsze się tak robiło i się niby sprawdzało i tak dalej. Nie, zasypka na pupę to nie jest dobry pomysł i mówię to już z doświadczenia po 3 tygodniach, że ją wykluczyliśmy z takiej pielęgnacji pupki. I smoczek, w razie czego? Smoczek totalnie się nie przydał w szpitalu, my dopiero teraz zaczęliśmy ten smoczek gdzieś tam dodawać. Mały jakoś niespecjalnie, znaczy czasami lubi sobie go postać, natomiast to nie jest coś, co pcham mu bez przerwy, tylko naprawdę, gdy już sytuacja jest już podbramkowa i nie mam pojęcia, o co płacze, bo jest, załóżmy, przebrany, odbity, pojedzony, wiecie, nie jest mu za ciepło i tak dalej, tylko się po prostu kręci, bo nie może znaleźć sobie miejsca, no to wtedy tego smoka daje, żeby po prostu nie wisi cały czas na cycu. I ostatnia kwestia, czyli kwestia ubranek. Kwestia ubranek. I to jest bardzo ważna kwestia. To jest bardzo ważna kwestia, ponieważ tutaj zdania są najbardziej podzielone. Warto sugerować się tym, co powie Wam ginekolog. Nasz Mikołaj miał 56 cm, czyli na taki rozmiar, na który się generalnie najbardziej nastawiałam. Część osób mi powiedziała, że 50 mam wziąć, inne, że absolutnie nie 50, bo to się po prostu to jest za małe. Część powiedziała, że w ogóle 62, bo urodziły się tam dzieci, które miały 4 kilo i tak dalej, i tak dalej. No Mikołaj nie był taki duży, więc u nas przydały się te 56 i to wydaje mi się, że jest takie najbardziej optymalne, zdecydowanie. On miał stricte 56 cm, więc tutaj się super sprawdziło. Ja nabrałam i kaftaniki i jakieś coś tam i cuda na kiju i ja tutaj sobie przygotowałam, co potrzebujemy faktycznie i co u mnie się sprawdziło ultra fajnie. To było dla mnie najwygodniejsze. Pierwsze co, to śpioszki i to są śpioszki w ogóle ze stópkami i najlepiej, żeby te śpioszki miały od razu wbudowane, że tak powiem, łapki, nie drapki, tutaj wszyte takie. I ja miałam takie jedne śpioszki, tylko że na napy. Drugie były na zamek i z tych korzystałam zdecydowanie częściej, było mi wygodniej, bo gdy przychodziła położna i powiedziała, że mam szybciutko rozebrać małego, to ja tylko zrobiłam zit, no nie, gdzie ja jeszcze nie umiałam go przebierać i on już był cały goły. Pod spodem jeszcze miał krótki rękawek. Jeszcze jednego bodziaka, natomiast teraz już od tego odchodzimy, bo to po prostu jest mu za ciepłe. Natomiast body z krótkim rękawkiem, bądź body na ramionczkach plus takie pajace ze stópkami i najlepiej z łapkami, nie drapkami. Najwygodniej będzie Wam, jeżeli będą miały suwak. Na napy też sobie poradzicie, też paradoksalnie nie ma z tym aż tyle roboty, to dziecko aż tak się nie rusza na samym początku, no właściwie cały czas śpi. Więc tutaj nie ma problemu. Oprócz tego jeszcze warto mieć skarpety, co najmniej z 2 pary i czapeczki też par z 2. I weźcie sobie tutaj rozmiar 56, żeby ta główka po prostu Wam weszła. Bo ja wzięłam sobie większą czapkę i ta czapka mi odstawała z każdej strony i Mikołaj wyglądał po prostu w tej czapce, jakby normalnie tam 2 jego głowy miały wejść. Te rzeczy mi się po prostu przydały. Body z krótkim rękawkiem bądź na ramionczkach. Ja miałam zapinane na, wiecie, nie przez głowę, tylko zapinane i to mi się super sprawdziło, więc tutaj polecam też takie zapinane, żeby się nie martwić o tą główkę, będziecie po prostu spokojniejsze, tak mi się wydaje, szczególnie mówię to o pierwszych mamach, no druga mama już raczej nie potrzebuje takiej walizki do porodu i moich rad, bo sama wie lepiej. Takie pajace, też super sprawa i kolejną rzecz to pieluchy. Pieluch miecie kilka i bo to się cały czas sprawdza, przydaje i potrzebne jest to absolutnie do wszystkiego. Ile tego zabrać? No po 3-4 sztuki max. Więcej nie potrzeba. Mamy tutaj bodziaki z długim rękawem, sztuk 3. Body z długim rękawem totalnie się nie przydało, było bezsensowne, spodenki były bezsensowne, nie, w ogóle nie było to potrzebne. Nie wiem w ogóle po co to piszą, bo w jakichś tam wypisach i tak dalej, nie jest Wam to potrzebne. Ja wiem, że to się bierze, żeby być po prostu spokojniejszym, że mam wszystko i nic mnie nie zaskoczy, natomiast totalnie było to bezsensowne. W szpitalu postawcie sobie na wygodę i te pajace to jest rewelacyjne rozwiązanie, nic więcej Wam do szczęścia nie potrzeba. Ta
skarpety są spoko, żeby jeszcze dodatkowo docieplić. No i łapki, nie drapki, jeżeli załóżmy w pajacu tych łapek nie ma przy tych. Jeszcze z takich dodatkowych rzeczy dla malucha, jakiś kocyk, otulacz bambusowy, pieluchy tetrowe. Ja wezmę tak 5-6 sztuk, wydaje mi się, że powinno wystarczyć, mam nadzieję. Kocyk bardzo ważny, najlepiej nawet wziąć ze sobą dwa. Też był bardzo przydatny ten otulacz, żeby małego najpierw, bo w szpitalu generalnie na samym początku te dzieci się mocno ciasno zaciska jakby, zasłania i kocykiem, i otulaczem, bo wiecie, one dopiero co wyszły z brzuszka i tak dalej, w domu już się tego tak nie robi, w domu już nie otulamy go tak ciasno, tylko już macha sobie rączkami i nóżkami, natomiast w szpitalu on jest bardzo ciasno otulany, więc fajnie jest mieć ten otulacz. Często mówi się, aby wziąć rożek. Jeżeli chodzi o rożek, ja zabrałam go ze sobą do szpitala, zupełnie nie był mi potrzebny. Bierze się rożek po to, żeby nam był znaczy był mi potrzebny, ale w innym kontekście niż ten rożek jest wykorzystywany. Mówi się, że łatwiej jest młodej mamie trzymać to dziecko, że jest wygodniej, że czuje się pewniej i tak dalej. W moim przypadku pewniej było, gdy ja czułam Mikołaja, mogłam mu przytrzymać główkę, a nie w tym rożku. Nie było mi wygodnie, wystarczył mi tutaj w 100% kocyk i w tym kocyku on był zawinięty i w tym kocyku sobie leżał i tam mu było cieplutko. Ja ten rożek używałam po prostu jak poduszkę do karmienia. Jak taki materacyk dla niego, gdy leżał obok mnie. Bardziej w tym kontekście. Wydaje mi się, że bardziej byłabym zadowolona, gdybym wzięła ostatecznie tą poduszkę do karmienia i by mi wystarczyło. Ten rożek, jak mówię, ja miałam go cały czas rozłożony i po prostu poukładany tak, żeby na przykład sobie podnieść trochę małego, dostawić do piersi, że gdy leżał obok mnie na łóżku albo spał ze mną na łóżku, więc w tym kontekście tego rożka używałam. I to tyle, jeżeli chodzi o ten film. Mam nadzieję, że wszystkie wątpliwości Wam rozwiałam. Czego bym mogła wziąć więcej, mniej i tak dalej? Powiem Wam, że jeżeli chodzi o ilości, w 100% wszystko było ok. Jedyne, co mi nie potrzeba było, to tak jak Wam powiedziałam wcześniej, natomiast trzeba tutaj respektować poród naturalny i cesarskie cięcie, że trochę to inaczej wygląda. Wydaje mi się, że to, co powiedziałam, jest w 100% wystarczające i na pewno Wam się sprawdzi, ponieważ wszystko jest oparte na moim doświadczeniu. Wiadomo, że u każdego jest inaczej. Dziewczyny, pamiętajcie o tym, że jeżeli na przykład Ty urodziłaś 4-kilogramowe dziecko i u Ciebie sprawdziły się ubranka tylko i wyłącznie 62, to nie znaczy, że u każdej kobiety sprawdzą się te ubranka 62. Dlatego ja mówię, żeby wziąć sobie te pajace w rozmiarze 56 i 62, jeżeli by okazało się, że dzidzi urodzi się po prostu większe. Natomiast no nie mówmy, że absolutnie po co będziesz brała to czy tamto, bo zawsze coś nas może zaskoczyć. To w ten sposób. Mam nadzieję, że Wam się przydał ten film, podobał. Ja szybciutko go po prostu do Was tutaj wrzucam, żebyście go miały już ostatecznie. No i co? Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Pa!